Chciałam powiedzieć tak, przede wszystkim wybory były demokratyczne, Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. Wy to daliście, nie pogodziliście z wynikami wyborów. I wasza postawa jest po prostu postawą faszystów, którzy nie uznają demokracji. Co to jest? Panie marszałku! Ja mam pytanie, pani prezes, jak ocenia politykę poważnej, szczucia, nienawiści stosowanej wobec sędziów Trybunału, wobec pani prezes, poniżanie sędziów, określenie problem, chamskie poważne odnoszenie się do pani prezes, właśnie przed chwilą daliście państwo tego dowody. Pani prezes, tak zwana pani prezes, pani Przyłębska, to jest dla was prezes Trybunału Konstytucyjnego. Pozwólcie mówić, to jest straż PiS-u w pełnej krasie. Uważacie państwo za granicą. Pełna krasa. Powagę znaczenie polskiego Trybunału. Poniżacie Polskę, sprzeniewierzacie się ślubowaniu. Takie ustawy zajmowali sędziowie Trybunału zbuntowani przeciwko organom władzy, którzy nie uznawali również wyniku demokratycznych wyborów.